Dla mnie zawsze w plakacie było to interesujące, co jeszcze jest nieznane. A przez te 20 kilka lat ogarnąłem ten cały polski plakat i prawdę powiedziawszy, zaczął mnie już nudzić. Ja już wszystko znałem. A jednocześnie zdałem sobie sprawę, że żeby kolekcja miała jakiś sens, to musi się opierać na tych nazwiskach światowych. Tym bardziej, że jeszcze większość z nich żyła. I tutaj prowadziłem jakieś wymiany z kolekcjonerami, z Muzeum für Gestaltung w Zurichu. No, tam była sytuacja idealna, bo Szwajcarzy nie mieli wojny. Ponieważ założenie było, że jest jeden plakat za jeden plakat, nie według wartości. To ja wysyłałem współczesne polskie plakaty, a dostawałem szwajcarskie z lat 20-30. To jest w ogóle zupełnie inna jakość wartości już takiej antykwarycznej. Ja jednocześnie podstawą tych zbiorów obcych był przede wszystkim był pomysł właśnie Mrosztaka, żebym ja mógł przeglądać plakaty odrzucone na Biennale Warszawskie. Ponieważ założenia były takie, że do Muzeum Plakatu przechodzą wyłącznie plakaty zakwalifikowane na wystawę Biennale. Reszta zostawała. Początkowo próbowano odsyłać, ale to było bez sensu. To było takie zaczerpnięte z regulaminu Biennale w Wenecji czy São Paulo. Ja rozumiem, że obrazy trzeba odesłać, ale plakaty to każdy autor, jak wysyła plakaty, to jest dla niego jednostkowy jakiś tam wydatek. Natomiast wysyłka kilkuset plakatów na świat to już jest niezła sumka. To zostało potem skasowane, no ale plakaty zostały. I z tego się stworzyła zupełnie niezła kolekcja plakatu obcego. Ja wybierałem też czasami nie pod kątem wysokiej jakości, ale jakiegoś kontekstu. I się okazało, że ten kontekst potem był przydatny przy jakiejś wystawie. Pomysły wszystkich wystaw chodziło o to, żeby stworzyć, no powiększać tą kolekcję. I wpadłem na pomysł, żeby na Biennale Plakatu dać nagrodę od nas. Tam były różne nagrody fundowane, ale dać od nas. I początkowo rzeczywiście pierwsze dwie to się odbywały w trakcie otwarcia Biennale Plakatu, ale oczywiście kuratorka Muzeum Plakatu celowo albo przez zapomnienie zapomniała to podać na konferencji prasowej. I także to wszystko nie za bardzo mi się podobało. Myśmy wówczas wybierali, czy ja wybierałem spośród plakatów na Biennale, wyróżniając spośród tamtych plakatów, tam powieszonych jakiś plakat, który dostawał tą nagrodę od nas. Nagrodą była wystawa u nas, czyli jej katalog. To była nagroda imienia Lenina. Tak się nazywała od początku, z tym, że ja po tych dwóch edycjach stwierdziłem, że nie ma co się tam przy tym Biennale, bo ona jest tam zdegradowana. No. Owszem, jak się tam Lekarnek usłyszał, to ach, się ucieszył bardzo, powiedział, no, wy robicie tam świetne katalogi w Poznaniu, będzie ucieszył. Ale rozsądniejszym było przeniesienie tego na grunt naszego muzeum, ogłaszania następnego laureata na otwarciu wystawy poprzedniego. To również spowodowało, że wiadomo, jak się trudno tu dopchać z planami wystawowymi, że przynajmniej ta jedna wystawa jest realizowana. Z opóźnieniem czasami paroletnim, ale jest. I dzięki temu mieliśmy tu kolejną serię wybitnych indywidualności.